Witajcie w czytaniach na listopad. Chcę od razu podziękować wszystkim za to, że oglądają, zostawiają fajne komentarze, polubienia, subskrypcje. Naprawdę z całego serca dziękuję. Przygotowałam 4 talie, 3 talie tarota, jest jedna talia wyroczni. Chcę jeszcze powiedzieć, że w najbliższym czasie, w listopadzie, w Londynie odbędzie się kurs planu duszy. Szczegóły widzicie na ekranie. Jeszcze są miejsca, można się zapisać, jeżeli ktoś tutaj mieszka akurat w Anglii. I nie tylko, właściwie każdy może tu przylecieć. Także zapraszam. Kurs w Bydgoszczy już się odbył, także mamy nowych praktyków planu duszy, z czego jestem bardzo zadowolona i gratuluję wszystkim, którzy ukończyli ten kurs. Nie będę tego przedłużać, tego wstępu. Chcę tylko powiedzieć, że wchodzimy w czas Skorpiona, dlatego zaczynamy czytania od znaku Skorpiona teraz. Zapraszam do kolejnych znaków, oczywiście po tym krótkim wstępie. Dzień dobry, witam wszystkie koziorożce w czytaniu na listopad 2019. Na początek będzie jedna karta z kabalistycznego tarota. No i później zobaczymy jeszcze 8 innych kart, które będą miały wpływ na koziorożca w listopadzie. Lub powiedzą nam, z czym pracować w listopadzie, co będzie aktywne, jak będzie wyglądać listopad. I cóż tutaj mamy? 6 monet. 6 monet, karta równowagi, płynąca z duszy i karta dawania i brania. Tutaj jest powiązany akurat w tej talii księżyc w byku, czyli taka praktyczność, zwrócenie uwagi, czy czasami nie mamy jakichś iluzji na temat tego, co się dzieje w naszym finansowym świecie, w rodzinie, czy w namacalnych rzeczach fizycznie, których możemy dotknąć, czyli też w ciele fizycznym. Ile sobie dajemy czasu na odpoczynek, ile sobie dajemy czasu na pracę, czy jest tutaj równowaga, bo szóstka tutaj, tak jak powiedziałam na początku, to jest środkowy filar na drzewie życia i chodzi o równowagę, żeby umieć dać, ale też umieć dostać, czyli otrzymać, czyli otworzyć się na to, żeby dostawać, bo bardzo często dajemy i nie potrafimy przyjmować, więc tutaj zwrócenie uwagi dla koziorożca, to jest wasz żywioł i mamy właśnie tutaj cały czas tą fizyczność na rzeczy. Oprócz tego bycie kreatywnym, bo litera hebrajska waw to jest najwyższa kreatywność, to są pomysły, w jaki sposób można dzielić się swoimi talentami, co jest naszym talentem i jak wyjść, jak pielęgnować swoją pasję i to, co lubimy. Więc tutaj bardzo interesujący to może być miesiąc, listopad dla koziorożców. No i ciekawe, co jeszcze do tego nam dojdzie. Bierzemy jeszcze 8 kart. Poproszę o wszystko, co najlepsze dla koziorożców. Dla wszystkich, którzy słuchają tego czytania, o informacje, wskazówki. O to, żeby wiedzieć, co jest ważne, na czym się skupić. No i zobaczmy. Co odchodzi, to co przychodzi, światełko dalej, kreatywność, być może kariera, zależy. Tutaj mamy powietrze, czyli pracę, myśli też, uczucia, relacje, woda.
tutaj zobaczmy fizyczność właśnie, finanse mogą to też być. To, co na górze i to, co na dole. W tle gwiazda. Czyli mamy takie połączenie, prowadzenie, połączenie z niebem i z ziemią, prowadzenie intuicyjne, a też ochrona. Akurat w tej talii gwiazda jest ubrana, ale ma duże połączenie tutaj z tym, co nas prowadzi, czyli ze źródłem, z duszą, z tym, co ważne. Bardzo pozytywna atmosfera wokoło, taka pozytywność. Zobaczmy, co tutaj odchodzi. No, odchodzą dwa kielichy. Energia połączenia z partnerem, takiego zakochania. Dla niektórych może to być czas, w którym właściwie już poznali siebie, może zaczęli razem mieszkać i w związku z tym już to takie zauroczenie może pierwsze minąć. Dla innych to może być zobaczenie, że tak naprawdę odbijamy się w oczach drugiego człowieka i że to połączenie z nim jest takie istotne dla nas. W momencie, w którym ten człowiek się złości, czy denerwuje, czy chce odejść, bo jeśli ta energia odchodzi, wycofuje się, to może wycofywać się takie połączenie właśnie na poziomie dusz, takie porozumienie. No zobaczmy, co tutaj dalej nam się pokaże. Dwójka, tu szóstka. Ziemia, woda służą jedna drugiej. Te żywioły. I tutaj sześć buław nam przyszło. Czyli zwycięstwo, bycie rozpoznanym. Taki ogień kreatywny bardzo. Związany z tą szóstką też. Dzielenie się właściwie swoimi talentami i pokazanie siebie, swoich talentów. Tego, co umiemy najlepiej robić. Takie też dawanie ludziom piękna, sobie też dawanie tego piękna, rozdawanie dobrych słów i nie tylko, pokazywanie się z takiej strony mocnej, bycia liderem w zespole jakimś, tak? Może to być w pracy, może to być w rodzinie. Może praca tutaj przeważać nad związkiem, stąd ta energia nie będzie taka ważna, bo już jeśli weszliśmy, ktoś wszedł w jakąś relację i jest w tej relacji, to zaczyna, może nie zaczyna, ale czuje się bezpiecznie w tym miejscu. Natomiast może zwrócić uwagę mocniej na to, co się dzieje w pracy i na swoją karierę, bo zaspokojone są potrzeby emocjonalne, tak, bliskości z drugim człowiekiem. Co ciekawe, mamy dwie szóstki, czyli taka potrzeba równowagi. Dwójka to też jest balans, tak? Bo mamy dwa kielichy, czyli możemy tutaj patrzeć na ten miesiąc dla koziorożca jako miesiąc takiego wchodzenia w równowagę, dawania, brania, dzielenia się. Zobaczmy, co w karierze, ogniu. I tutaj nam się pokazała siódemka buław. Siódemka mówi o bronieniu swojej pozycji. Tutaj jest wzrost jakby, bo tu mamy szóstkę, a tutaj jest siódemka. I też jest ogień, więc w tym ogniu kreatywności jest ogień bronienia swojego zdania, ale też obstawania przy swoim. Takiego zdecydowania się na przepchnięcie swojego projektu. Jeżeli myślą niektórzy z Was o realizacji jakiegoś swojego indywidualnego projektu, to wygląda na to, że możecie mieć jakąś przeciwstawną siłę tutaj i trzeba będzie się trochę spocić, zanim dostaniecie jakieś pieniądze czy poparcie, bo tutaj ewidentnie jest duża opozycja w stosunku do tego projektu czy do tego, jaką karierę chcecie sobie wybrać. No to w zależności od indywidualnej sytuacji, więc trzeba tutaj obstawać przy swoim, nie poddawać się. Natomiast mieć na uwadze fakt, że nie wszyscy będą z tego powodu szczęśliwi, że akurat wybrałam, czy wybrałem tą, a nie inną pracę, czy to stanowisko. Może właśnie partner nie być szczęśliwy z tego tytułu, bo tutaj ta energia odchodzi. Może akurat myśleć, czy czuć, że ta praca
zabierze tą drugą połówkę, że będzie spędzać ta osoba, ten partner więcej czasu w pracy niż w domu. Więc to też może być takie emocjonalne nienasycenie, tak? Bo jeśli nie jesteśmy w równowadze, to czasami potrzebujemy zawiesić się na kimś. Więc jeśli jeden partner wisi na drugim, to wtedy nie jest taki związek oparty na równowadze, tylko raczej na takiej potrzebie zaspokojenia swojej takiej pustki w sobie. I w związku z tym może tu być, czy kreować się taka sytuacja, że tutaj trzeba się będzie bronić swojej pracy czy swojego stanowiska. Zobaczmy to, co tutaj się dzieje. Znowu ogień, jeżeli chodzi o myśli, czy tam, bo tu może pracę również, bo ta strona zazwyczaj należy do pracy, kariera, praca i jakie myśli. No duża ilość myśli i to takich różnych. Może to być taka burza myśli, ale może to być też taki, jak tu widzicie, turbulencja. Nadmiar informacji albo jakieś informacje, które wprowadzą zamieszanie, nowości czy nowiny, które albo spowodują zamieszanie w waszym umyśle, albo będą powodować zamieszanie wokół was. I tu znowu mamy wzrost. Idziemy od szóstki tutaj przez siódemkę i ósemkę. Tak ogniowo, tu woda, tu ogień. Więc przewaga ognia, który może rzeczywiście ugasić tutaj siłę tych uczuć, które nam się pokazały jako odchodzące, mniej ważne, czy takie może zaniedbane nawet. Zobaczmy, co w uczuciach zatem. Tutaj mamy siódemkę monet i ta siódemka mówi o takiej potrzebie zanurzenia się w siebie. Takie zasianie w sobie takich nasion, które będą wzrastać, skupienia się na tym, czego my chcemy, do czego nam bliżej, a do czego dalej. Takie jest pielęgnowanie też swoich uczuć, pielęgnowanie siebie jako człowieka i takie dbanie o swoją psychikę, o swoje serce i umysł, żeby to wszystko było połączone, żeby to było całe takie uziemnione, żeby można było rzeczywiście zwyciężyć, dojść do takiego poczucia połączenia z sobą samym, stabilizacji też, wzrostu. Siódemka to jest Sefirot zwycięstwo, więc to jest dążenie do zwycięstwa. To jest chęć uzyskania najlepszych plonów, tak, z tego, co zasialiście. Czyli taka potrzeba bycia człowiekiem rozwijającym się, połączonym z naturą i z tym, co przychodzi, tak? Akceptowanie tych darów, które dostajecie każdego dnia. Czy to od swojego partnera, czy to z pracy, czy bo relacje to są relacje szeroko pojęte. To jest otrzymywanie czegoś dobrego, prezentów od życia. To jest nastawienie pozytywne do tego, co nam daje Ziemia, Matka Ziemia i nie tylko. Zobaczmy, co tutaj mamy w finansach lub w ciele fizycznym. I tutaj mamy dużo ognia. Dla niektórych to może być jakieś stany zapalne, to mogą być. Takie poczucie, że jestem trochę podenerwowany też, bo ogień, wiadomo, podsycany, ale to też jest tutaj osoba. Może to być szef, który denerwuje i który może spowodować zamieszanie, bo tutaj mamy tą taką turbulencję. Natomiast może to również być chęć dążenia do sukcesu, osiągnięcia takiego statusu bycia szefem, liderem, tak jak tutaj wcześniej mówiłam. To jest ogień. Mamy cztery karty ogniowe, które właśnie mówią o takim dążeniu do sukcesu, o takim parciu, o tej kreatywnej części człowieka, która popycha nas do tego, żeby tworzyć swoje życie w sposób taki aktywny. Ogień jest bardzo aktywny i cały czas pobudza nas do działania, więc tutaj to uziemienie w relacjach
i ta woda tutaj mogą tworzyć taką kotwicę trochę też dla niektórych. No i oczywiście tutaj nasza środkowa energia, nie zapomnijmy, że ta energia też dająca równowagę właśnie w dawaniu i braniu, w byciu i w takim byciu i bezruchu w porównaniu do akcji i podejmowania akcji. Bo jeżeli za dużo będziemy pracować czy podejmować działań, to się zmęczymy, więc potrzebujemy ten czas równowagi, ten czas takiego wyciszenia też. To dla koziorożców będzie może bardzo produktywny miesiąc, listopad. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy tutaj ósemkę, Wielki Arkana, pierwsza karta Wielkich Arkan, nie, druga, bo już mieliśmy w otoczeniu gwiazdę, w atmosferze. No i mamy moc. Moc, czyli też ogień, dużo tego ognia. To gdzieś jest taka potrzeba w Was bycia aktywnym, takiego połączenia ze swoją intuicją, ze swoją też taką wrażliwą stroną, która chce tworzyć, która chce coś działać, robić. I macie taką moc. Tutaj możecie tą różdżką właściwie pomachać i połączyć się z tym źródłem, z którego otrzymujecie przekazy. Przychodzi jakaś myśl do Was, bo tutaj akurat ta energia, która leży na stole, ta szóstka, to na przykład w planie duszy jest jakość myśl. Czyli ta myśl przychodzi do nas skąd? No skądś tak naprawdę. I dostajemy taką myśl, pomysł, ideę, którą chcemy rozwijać. I bardzo jest dobrze wtedy być w tej równowadze. I tą ciemno-jasną stronę, czyli swoje negatywne i pozytywne aspekty zrównoważyć, żeby nie za bardzo negatywnie podchodzić do tego, co robię i akceptować to, że ludzie mnie rozpoznają. Tak, czyli być w takim miejscu, w którym akceptujemy zarówno sukces, jak i porażkę. Czyli godzimy się na to, co do nas przychodzi. Nie robimy z tego wielkiego halo. Jesteśmy połączeni z taką mocą swoją wewnętrzną i dążymy do sukcesu. Chcemy, żeby ten sukces do nas przyszedł, ale jeśli nie przyjdzie, to też się nic nie dzieje. To jest taki sens tutaj czuję tego czytania, więc taka mądrość też w tych ciemnicach listopadowych. No i tutaj mamy wodę na ten ogień, czyli królową kielichów, która tutaj jest właśnie pokazana taka płodna, jest w ciąży, ma taki dar, który niesie. To, co mówiłam, dzielenie się swoimi talentami, to jest zwrócenie na siebie uwagi, na to, co jest we mnie, to, czym chcę się podzielić i to w taki piękny, ładny sposób, tak? Czy swoimi emocjami, ale też w równowadze, bo królowa to jest zrozumienie, a król to jest mądrość. Dla niektórych to może być połączenie na przykład takiej pary, jedna osoba spod znaku ognistego, a druga spod znaku wodnego, czyli może to być ryby, rak i skorpion, a połączenie z baran, lew albo strzelec. Ale to też nie o to chodzi, żeby się tak sztywno do tego przyczepiać, bo może to być połączenie po prostu osób, które są w inny sposób kreatywne, inaczej kreują swoje życie. I obydwoje dążą do tego, żeby osiągnąć sukces. A koziorożec chciałby właściwie zaspokoić bardzo swoją potrzebę tworzenia. Przynajmniej tutaj widać to w tych kartach na listopad. I tutaj też chodzi o cierpliwość w związku. Cierpliwość do tej drugiej osoby. Bo siódemka monet to może też być właśnie wykopanie z siebie ogromnych pokładów cierpliwości, tak? Cierpliwości do siebie, czy do drugiego człowieka, czy do tego, co się w ogóle dzieje. Tutaj w obliczu tych dwóch kielichów, które leżą w tym miejscu, to jest taka właśnie fajna energia cierpliwości do partnera. Czasami, w zasadzie zawsze, pochodzimy z innych domów, z innych środowisk, mamy inne przyzwyczajenia i trudno czasami z całą miłością, którą mamy do drugiej osoby, do partnera, zaakceptować niektóre zachowania albo zrozumieć, dlaczego ktoś robi coś, a ja tego nigdy nie robię. Więc tutaj chodzi też o cierpliwość do
do tej drugiej połówki, albo do swojej rodziny, albo do rodziny partnera, lub w pracy. Generalnie w pracy też jest dużo takich sytuacji, gdzie właściwie nie rozumiemy jeden drugiego. Fajnie jest zapytać, jeśli ktoś mówi o czymś, zapytać tą osobę, a co masz na myśli? Ponieważ nazywamy różne rzeczy po imieniu i używamy jakiegoś słowa, na przykład kielich. I ten kielich to może co innego oznaczać dla jednej osoby, a co innego dla drugiej. Więc warto zapytać, co masz na myśli. I to takie właśnie tutaj przekazanie informacji. Zobaczmy jeszcze, co karta wyroczni mówi na temat listopada dla koziorożców. Jaka tutaj będzie porada, wskazówka, informacja o tej wyroczni. Zobaczmy. Czas pójść, podjąć akcję, czas wyruszyć. I tutaj mamy drogę. Taki fajny pomost, po którym ta osoba zmierza gdzieś do nowego, do jakiejś zmiany być może, do pobudzenia w sobie tej energii kreatywnej. Zobaczymy, co tutaj jeszcze autor nam napisał. Tutaj ta karta mówi o tym, że to może być moment takiego tranzytu, czyli przejścia z jednego stanu w drugi, przejścia z jednej pracy do drugiej, albo rozpoczęcia czegoś, może pozytywnego podejścia, może odnalezienia w sobie cierpliwości. Tutaj właściwie może tutaj być mogą być te turbulencje i to może spowodować, że będziecie chcieli poszukać czegoś innego. Będziecie chcieli poszukać jakiejś równowagi, jeśli są osoby takie, które czują się nie w równowadze, więc macie w sobie moc do tego, żeby coś zmienić, żeby wyrównać i zrównoważyć. Dla niektórych to też może być tak, że tutaj ta para siedząca i ta energia odchodząca już w przeszłość oznacza, że związek, w którym w tej chwili są, okaże się nie tym, czego chcieli. I będą poszukiwać czegoś innego. Być może będzie to taka refleksja, albo okaże się, że no nie jest to dla mnie. I tutaj ta cierpliwość, o której mówiłam, może nie zdać egzaminu, może właśnie trzeba będzie pozostać sam z sobą i zagłębić się w siebie, poszukać w sobie tej mocy i miłości do siebie przede wszystkim, żeby móc potem przyciągnąć partnera takiego, który będzie Wam odpowiadał. Tylko ta karta też nie mówi o jakimś niszczeniu tutaj relacji, tylko chodzi bardziej o to, żeby odpuścić, więc dla niektórych związków to będzie takie odpuszczenie sobie takiego napięcia. I właśnie to, co powiedziałam wcześniej, taka cierpliwość do partnera, takie zauważenie, że to jest jednak inny człowiek, pochodzi z innego miejsca na ziemi, czy z innej rodziny i w związku z tym zachowania są inne. I tutaj może to być również zakończenie takiego karmicznego połączenia, takiego kontraktu dusz. I pamiętajcie, że jest takie powiedzenie, jeśli coś kochasz, to pozwól temu odejść i to wtedy wróci do ciebie i będzie twoje. A jeśli nie, to oznacza, że nigdy twoje nie było. I tym zdaniem zakończę to czytanie. Życzę Wam udanego listopada i dużej kreatywności, łączenia się ze swoją kreatywną stroną. Pozdrawiam.